Accept. Accept. Yeah, rip, tap, yeah, rip, yeah, rip, yeah, rip, yeah. Dzięki, dzięki. Znaczy, wiecie, to jest tak, że w sumie dlaczego? Dlaczego to właśnie, no co tutaj tak? Dobra. Zdecydowałem się tak rozpocząć moją prelekcję, żeby część z was pomyślała, że coś jest nie tak. Żeby pomyślała, o co temu kolesiowi chodzi? Co on chce nam zakomunikować? Przyszliśmy tutaj po jasną, klarowną komunikację, a on chyba nie jest przygotowany, żeby nam cokolwiek powiedzieć. Bo to właśnie o komunikacji będę mówił. I chociaż nie o werbalnej, tylko o wizualnej. Natomiast, jak mam nadzieję, się przekonamy, jedna z drugą mają coś wspólnego. I o tym za chwilę. A teraz opowiem wam moją fascynującą przygodę na dworcu głównym. Przybyłem na dworzec w bardzo ciepły letni dzień, w sytuacji, w której do odjazdu pociągu miałem 10 minut, nie posiadałem biletu przejazdu oraz miałem walizkę, która ważyła 18 kilo. Tak. Udałem się do kas, żeby kupić bilet. Moim oczom ukazało się 12 kas. Niestety żadna od innej nie różniła się absolutnie niczym. Więc podszedłem do pierwszej z brzegu. Zamknięta. Druga. Zamknięta. Trzecia. Zamknięta. Okej. W końcu znalazłem kasę. A pani w środku mi mówi z uśmiechem, że ona nie sprzedaje biletów na ekspres. No i że muszę znaleźć sobie taką kasę, w której kupię bilet na pociąg ekspresowy. Okej. Kryteria się zawężają. Otwarta i bilet ekspresowy. Szukam dalej. W końcu mi się udało znaleźć tą kasę, ale zajęło mi to minutę. To nie jest dużo czasu, ale w kontekście 10 minut, za które odjeżdża pociąg, sami przyznacie. Dostałem bilet do ręki, otrzymałem informację na kasie również, że mam go sprawdzić przed odjazdem, a potem już nie uwzględnią mojej reklamacji. Więc biorę ten bilet do ręki i co widzę? Gąszcz malutkich literek. Wszystko tej samej wielkości. Cały blankiet jest zasypany informacjami, nie mam pojęcia, jak się w tym rozczytać. I żeby wyłowić z tego gąszczu te informacje, które mnie interesują, spędziłem również troszeczkę za dużo czasu. Ale w końcu udało się. Okej, mam bilet, jest to dobry bilet, teraz już wystarczy tylko znaleźć peron. Prawda? Nieprawda. Słuchajcie, dotarłem do tej pajęczyny znaków i wskazówek i to nie było w żaden sposób usystematyzowane, więc musiałem metodą selekcji negatywnej patrzeć na każdy z nich i mówić, okej, ten mnie nie dotyczą, te mnie nie dotyczą, te mnie też nie dotyczą, jest, peron czwarty, idę. No to idę. Natomiast kiedy szedłem do tego peronu, również dworzec od momentu wskazania mi miejsca nie poinformował mnie ani przez chwilę, czy idę w dobrym kierunku, więc co 20 metrów pojawiało się u mnie takie pytanie, kurczę, czy nie przegapiłem skrętu na peron? Okazało się, że na szczęście nie przegapiłem. I wszedłem z moją 18-kilogramową walizką na schody, wyszedłem na peron na 5 minut przed odjazdem pociągu, light. Stres opadł, czujność opadła i dlatego zajęło mi aż 2 minuty zorientowanie się, że jestem na dworcu kompletnie sam, na peronie. Więc pytam pana konduktora, czy sam jadę do Warszawy, czy coś jest nie tak? Pan konduktor mi mówi, no bardzo mi przykro, ale ten pociąg został podstawiony na peron pierwszy. Mówili przez głośnik, nie słyszał pan? Byliście na dworcu, więc wiecie, jak komunikaty przez głośnik najczęściej brzmią. Nie słyszałem. No to biegnę. Biegnę z moją 18-kilową torbą po schodach w dół, spocony, zmęczony, przeklinam. Dobiegam znowu do pajączka, znowu, poszukiwania, który drogowskaz jest mój. Okej, jest, peron pierwszy, biegnę. Oczywiście los chciał, żeby był na drugim końcu dworca, więc jak wbiegłem już po tych schodach z tą moją wielką walizką, spocony, zmęczony, to zobaczyłem ostatni wagon pociągu, który znika gdzieś na horyzoncie. Pierwsze, co sobie wtedy pomyślałem, dobra, pierwsze nie, pierwszego nie będę cytował, ale druga rzecz, o której sobie pomyślałem chwilę później, była następująca. Co się stało? Kto zawinił? Wpadłem w jakąś taką manię, żeby znaleźć winnego tej całej sytuacji. Czy ja zawiniłem? Nie, ja. Ja nie zawiniłem. No ja faktycznie byłem na lotniskach, dworcach wiele razy, nigdy się nie gubiłem. Może kolej zawiniła. Też nie do końca, bo zauważcie, że oni ze swojego najważniejszego obowiązku się wywiązali. Podstawili pociąg faktycznie na inny peron, ale to się zdarza. Przewieźli ludzi z Poznania do Warszawy i zrobili to całkiem punktualnie. Więc co? Co zawiniło? Właśnie zawiniło to, w jaki sposób dworzec się ze mną komunikował. W jaki sposób przekazywał mi informacje. Tak samo jak ja wszedłem tutaj na początku i zacząłem bełkotać i stwierdziliście, o co temu kolesiowi chodzi. Tak samo ja patrzyłem na dworzec i mówiłem, o co tu chodzi. Komunikacja wizualna, bo to zawiodło.
Spróbujmy wrócić w czasie i zobaczyć, jakby się sprawy miały, gdyby wszystko działało tak, jak należy, w świecie idealnym. Wchodzę, widzę kasy. Jeżeli część z nich jest otwarta, a część zamknięta, dlaczego ich nie oznaczyć symbolem kolorystycznym? Te kasy, które są otwarte, od razu są widoczne. Po co mi wielkie numery kas? Przecież to mi kompletnie nie jest do niczego potrzebne. Zminimalizujmy je, a zamiast tego postawmy dużą identyfikację, która będzie pokazywała, w której kasie kupię bilet na jaki pociąg. W takiej sytuacji, gdybym zastał taką sytuację, mógłbym od razu odcedzić wszystkie kasy nieczynne od tych czynnych, a z czterech, które zostały, wyłowić tę, która sprzedaje bilety na ekspres. I znalezienie tej kasy zajęłoby mi 15 sekund, a nie minutę. Kiedy otrzymałem bilet do ręki, czemu on wygląda w ten sposób? Czemu nie może wyglądać w ten sposób? Bilety lotnicze tak wyglądają, bo lotniska generalnie ogarniają to, co się dzieje. Natomiast dworce jeszcze ciągle są w poprzedniej epoce, niestety. Gdybym dostał taki bilet, od razu widzę, okej, Poznań, Warszawa, wszystko się zgadza, dobra, nie interesuje mnie numer pociągu, więc on może być przecież gdzieś tam w rogu małymi literkami, prawda? Dochodzę do naszego tutaj kłębowiska wskazówek. Dlaczego ono nie wygląda tak? W tym projekcie perony są oznaczone okrągłymi kształtami, a wszystko inne prostokątnymi, więc od razu wiem, że perony są ważniejsze. Mogę sobie pogrupować te informacje w głowie i oko od razu się przyzwyczaja do tego, że peron równa się okrągły kształt. Niesłychanie ważna informacja, bo jeżeli później biegnę na pociąg i mam minutę do odjazdu, to już nie szukam napisu peron pierwszy, tylko szukam okrągłego kształtu z cyfrą 1. Co znacznie ułatwia proces. No w świecie idealnym jeszcze perony byłyby oznaczone kodami kolorystycznymi, dlatego jeżeli szukałbym peronu szóstego, to już szukałbym okrągłego kształtu, który ma kolor błękitny. No to już w ogóle ułatwiłoby mi znalezienie tego peronu. I w sytuacji, kiedy pociąg został podstawiony na inny peron, to właśnie w tym miejscu powinienem otrzymać informację za pomocą jakiejkolwiek tablicy informacyjnej, że peron się zmienił i mam się udać na inny, bo informowanie mnie o tym, że pociąg został postawiony na inny peron, na peronie, na którym już stoję, jest troszeczkę nie w porządku, prawda? Co 20 metrów dostawałbym informację, idziesz w dobrą stronę, idziesz w dobrą stronę, idziesz w dobrą stronę, jej, idę w dobrą stronę, prawda? A nie martwię się, nie stresuję się, podróż pociągiem już nie jest koszmarkiem małym, tylko jest przygodą. Dochodzę na peron pierwszy, na 7 minut przed odjazdem pociągu i mam czas na kawę, jest super. Komunikacja wizualna, bo o niej mówię. Mówię o niej w tej chwili w kontekście transportu publicznego i oznakowania węzła komunikacyjnego, ale jak zapewne wiecie, komunikacja wizualna stosuje się absolutnie do każdej dziedziny życia. Każdy produkt, który chce się sprzedać, każda usługa, która chce zaistnieć na rynku, musi się komunikować wizualnie, bo inaczej nie zaistnieje. Wasz produkt może być absolutnie najlepszy na rynku. Wasza usługa może być bezkonkurencyjna. Natomiast to i tak niewiele znaczy w sytuacji, w której nie potraficie tego zakomunikować na zewnątrz. Zauważcie, że tak jak mówiłem, kolej się wywiązała ze swojego obowiązku. Oni podstawili pociąg, który odjechał. Zawiodła komunikacja. Ja stałem na dworcu i przeklinałem kolej i w tamtej sytuacji uznałem ją za markę totalnie niegodną mojego zaufania, podczas gdy nie zawiodła sama usługa, tylko zawiodła komunikacja o tej usłudze. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Stałem na tym dworcu sfrustrowany, wkurzony. Bardzo tego nie lubię. To jest uczucie, które kiedy mi towarzyszy, to czuję, że coś jest nie tak. I myślę, że każdy z nas tak ma. To jest naturalna potrzeba człowieka, żeby odróżniać rzeczy ważne od rzeczy nieważnych i żeby w życie wprowadzać harmonię i informację, a nie chaos i dezinformację. Pewnie się ze mną zgodzicie, prawda? I do tego samego wniosku doszli w latach 20. i 30. ubiegłego wieku moderniści, którzy to zrozumieli, że sztuka wizualna, która istniała do tego czasu, służąca ekspresji artysty, służąca przekazaniu jakiejś metafizycznej idei, już nie wystarcza do pewnych rzeczy, że są rzeczy, które trzeba informować w sposób dużo prostszy, jakby obrać je z tej całej otoczki wizualnego ozdabiania po to, żeby przekazać konkretny komunikat na jakiś temat. I tak właśnie powstała komunikacja wizualna taką, jaką ją znamy do dzisiaj. Ja osobiście jestem ogromnym miłośnikiem modernizmu i wszystkiego, co proste, co zresztą zapewne widzicie na mojej prezentacji. W latach 30. komunikacja wizualna ograniczała się do druków, do afiszy, do plakatów, do książek. Co jest dzisiaj? Dzisiaj mamy kolorowe fotografie, oznaczenia miejsc, oznaczenia produktów, opakowań, infografiki, no i całe bogactwo internetu, aplikacji mobilnych, które są tematem na osobną prelekcję, niesłychanie ciekawym, w jaki sposób się z nami komunikują urządzenia. Jeżeli w tych wszystkich mediach będziemy mieli dobrze zaprojektowany sygnał, taki jak bilet, który przedstawiłem, taki jak rozkład peronów, który przedstawiłem,
to one będą wprowadzać do naszego życia harmonię, sprawią, że będziemy lepiej funkcjonowali w miastach. Natomiast jeżeli tak nie będzie, to wytworzy się chaos komunikacyjny, który, jak jest naukowo dowiedzione, na dłuższą metę powoduje przeciążenie mózgu, smutek, zdezorientowanie, nawet depresję. Dzieci mają problemy z ADHD. I mózg za wszelką cenę stara się z tym radzić, bo jesteśmy w sytuacji, w której nigdy nie byliśmy, odkąd istnieje człowiek. Zewsząd bombardują nas komunikaty i każdy mówi, to ja chcę być tym najważniejszym, ja chcę przekrzyczeć wszystkie inne. Moim zdaniem możemy próbować się do tego przystosować, stworzyć pojęcie multitaskingu, próbować wyłapywać te wszystkie elementy, ale to nie do końca tak działa. Moim zdaniem to powinniśmy przystosować komunikację do tego, jak nasz mózg działa, a nie przystosować mózg do komunikacji, bo na dłuższą metę zwariujemy. Dlatego też apel do was. Bądźcie świadomi komunikacji. Stykacie się z nią każdego dnia. Widzicie ją wszędzie dookoła siebie. Bądźcie jej świadomi, bo ona na was działa, czy tego chcecie, czy nie. I czasem macie zły humor, może to dlatego, że się nie potraficie gdzieś odnaleźć, nie do końca jesteście doinformowani, nie wiecie, co was drażni, może właśnie to. Apeluję, bądźcie tego świadomi, co się dzieje dookoła, co widzicie, jak z wami się komunikuje społeczeństwo za pomocą obrazu. Także komunikacja wizualna jest swego rodzaju narzędziem, które można wykorzystać w dwie strony, żeby sobie ułatwić życie, bądź je utrudnić. Odpowiedzialność na tym, żeby je ułatwić, spoczywa na nas, na projektantach, na ludziach, którzy przez wiele lat uczyli się narzędzi projektowania graficznego, takich jak operowanie formą, kolorem, typografią, układem strony i obrazem. To wszystko sprawia, że potrafimy tworzyć komunikaty, które coś znaczą i które są harmonijne i w sposób przyjemny dla odbiorcy komunikują. Polska jest teraz w takim bardzo ciekawym etapie, niezwykle ciekawym, ponieważ po latach PRL-u kultura wizualna w tamtym okresie była niestety spychana na margines, praktycznie nie istniała. Istniały wyjątki, wielkie wyjątki, ale niestety tylko wyjątki. I w latach 90. 2000, kiedy wybuchł boom, każdy chciał mieć swoją firmę, swoją reklamę, zakomunikować wizualnie światu, że to on jest najlepszy, spotkaliśmy się z przewyższeniem podaży i niestety jakby popyt nie nadążył. Nie było wystarczająco dużo wykwalifikowanych ludzi, którzy potrafiliby ogarnąć te reklamy, dlatego Polska niestety czasem wygląda tak. No, wy się śmiecie, ale to nie jest śmieszne. No, bo moje serce płacze, jak na to patrzę. Bo ja się nie godzę na taki stan rzeczy. I powstają inicjatywy oddolne, stowarzyszenia, fundacje, które za wszelką cenę chcą przeforsować w tej chwili, żeby przestrzeń publiczna znowu była czysta. Żeby nas nie atakowała. Żebyśmy nie byli zdenerwowani kolejnym plakatem w kolorach tęczy. Ja się bardzo cieszę, że mogę być częścią tej zmiany w Polsce, że mogę dorzucić swoje 3 grosze do tego, między innymi mówiąc teraz do was. Bardzo poważnie traktuję moją pracę i mam troszeczkę taką misję, która polega na tym, żeby codziennie zmagać się z chaosem i go porządkować. Żeby wprowadzać do przestrzeni publicznej komunikaty, które będą wprowadzały w nasze życie harmonię, spokój. Trochę się czuję jak taki superbohater walczący z brzydotą. I mam ogromną nadzieję, że jak we wszystkich historiach o superbohaterach, i tym razem dobro zwycięży. Dziękuję.